Każda taka większa akcja, która się dzieje w budynku i dotyczy jednego złola, co mamy złapać, jest poprzedzona kilkoma śledztwami, które toczą się w otwartym świecie. I to może być jeden z takich elementów. To ciągle dotyczy Freeza i regulatorów. Więc jestem ciekaw, czy uda się do nich dobrać, bo jeżeli chodzi o Harley Quinn, no to wiadomo, kto jest naszym głównym przeciwnikiem. Harley Quinn. Ale tutaj? Nie jestem do końca pewny. Kurde, napad na bank. Kto by się spodziewał? W sensie, klasyk, jakby nie patrzeć. Na ciasnych przestrzeniach jeszcze trudniej będzie posługiwać się pistoletami Red Hooda. O, kogo my tu mamy? Goniec. Chyba jego trzeba dobrać, dorwać jako pierwszego. Jak to goniec może pogonić i uciec? O kurde, jakiś totalny, następny goniec. O shit. To był nasz ultimate. Nie do końca wiem, jak go używać, ale było skuteczne to. No, trochę skarbca opróżnili. Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem, nie jestem pewny. Party's over. Gotta go. Zaraz policja przyjedzie, lepiej, żeby mnie nie widzieli tutaj. Może tego gońca trzeba było przepytać, czy coś? To zawsze jakiś taki unikalny przeciwnik. No dobra. Na mieście nic ciekawego już dla Red Hooda nie zostało. Trzeba wrócić do Belfry. I zobaczymy, jak tam się śledztwo potoczy dalej. I albo sięgniemy po Barbarę, albo po Robina. Robina uwielbiam chyba najbardziej. W sensie najlepiej mi się z nim prowadzi walkę. Najlepiej go czuję. Może dlatego, że on jest taki... Ach, młody ciałem, jak ja jestem młody duchem. Czy coś. Ten deseń. No nic. Pora do Belfry. Does the statue of my dad look like him? No. Finally. Somebody else around here who's angry. Bruce is dead. The Court of Owls is real. The League of Shadows is running around Gotham. And you're all trying to pretend everything's normal. This isn't just about the League. Or the court. I can't remember Dad's face. Every time I think of him, he just looks like that stupid statue. And? And I have a photographic memory. Where I used to. How can I be Batgirl? Solve crime? Fight bad guys? If I can't trust my own brain, stay angry. And you aim that anger square at every wrong in the world. At least that's what I do. But then... Thanks, Jason. No problem.
Batgirl. Listen, if you were worried about your dad, I wanted you to know, he wasn't covering for the Court of Owls. He solved some of these cases. Quite a few of them. He was fighting the court even if he didn't know who they were. Should have known that. I just thought, maybe I didn't know him as well as I thought I did. You needed proof. Just like Bruce would have. Should have found it earlier. I was Oracle. I had access to every computer system in Gotham. How could I have missed something as big as the court? You mean, how could you have missed an evil secret society that's kept itself hidden from everyone, including your dad and Batman, for literal centuries? That sounds like something Dick would say. Thanks. So, now can I help with the murder dollhouse? Sure. Yes! Porozmawiajmy sobie z René. Myślę, że do tego celu nada się Barbara, bo czemu by nie? Już dawno nie miałem okazji z nią trochę powalczyć. Przenośni, rzecz jasna. Bo... mam oczywiście na myśli w jej towarzystwie. Przy okazji jest parę przestępstw. Regulatorzy też tutaj szaleją dalej. Ci od Freeza. Jeszcze muszę w jednym miejscu ich dopaść, żeby móc popchnąć tę historię dalej. Okej. Okay. Ale już tak przelatuję nad przestępstwem. O cholera, biją człowieka. Ach, mnie zgarnę. Diabli nadali. Te drony to jest... Jeszcze tylko jeden wielki, zły drab został. Nie można się do niego zbliżyć, jak to lodowisko zrobi. Okej, to zajęło trochę więcej czasu niż planowałem, ale to... do wszystkiego trzeba się wdrożyć. Montoya gdzieś powinna być tutaj. Mam nadzieję, że się nie przestraszy po raz kolejny. Ollie, Ollie, oxen free. Please tell me this is good news. I've got enough evidence to lock Kane up for years. It's the warrant that's the problem. What's the holdup? I've been to see every judge I know and no one will sign it. They're scared. People don't have to know about the court to know not to cross Jacob Kane. Have you tried Judge Moreno? She's never hesitated to go after Gotham's rich and powerful. Elena was one of the first names on my list. But I guess things got bad over that whole Chelsea Tunnel case. She's gone into hiding. And she must have a reason. I'll ask around, see what I can find out. If we can help her,
Maybe she'll return the favor. Get that warrant signed, and you know I'll serve it. No. Elena Moreno. Trzeba zapamiętać to nazwisko. To znaczy, że trzeba ją będzie znaleźć i być może jakoś jej pomóc. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech te zadania się rozrastają, niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. A tymczasem... O! Coś nieostrożna ta Batgirl, spada z dachów. W tym fachu to może być fatalna sprawa. Tam się dzieją kolejne rzeczy związane z regulatorami i zajmę się tym w pierwszej kolejności. Musimy w końcu zamknąć te wątki związane z Freezem. Moglibyśmy też zamknąć wątek z Harley Quinn, bo już jestem na to gotowy. Ale tym to musiałby się zająć Nightwing, od początku do końca. Więc... teraz regulator. Jesteśmy blisko. Właściwie mamy to pod nosem, tuż pod nosem. Widzicie te wybuchy? To jest kolejne włamanie chyba do banku. Cholera, muszę się pospieszyć. Tędy. O! O! Ujawniłem się odrobinę wcześniej niż planowałem. Trzeba znaleźć ciężarówkę, do której wywożą towar. Nie, nie tutaj. O, chyba tu. Sami do mnie przyjdą z tymi pieniędzmi. Jeszcze jeden został, ale jest ciężko przestraszony. Chociaż teraz zbiera już hajs. Left yourself wide open. The regulators are planning something big. Freeze's weather machine was bad enough. We can't have that again. Perhaps Mr. Freeze might know what his old associates are up to. No to co? Mr. Freeze czy Harley Quinn? Próbuję odgadnąć, co wolelibyście załatwić najpierw. O, policja! Nie ma co tu siedzieć i się zastanawiać. Jestem pewien, że dobrze odczytam wasze potrzeby. I odpowiednią osobą zajmiemy się... już teraz. Oh, this is not good. There are riots, like, all over Gotham. Whoa. Dr. Q invites all of her Quinners to a wellness party. Wonderful. Throw up the bat signal or something. That'd flush her out. It's Montoya. I don't know what to tell you, Crispus. She's a soccer mom. Just get her in cuffs, man. Hey. Give me a sec. Nightwing, we got something weird down here. We set up some blockades, but who knows how long those will last. Montoya, Harley's instigating these riots. Hold your line, we're coming to you. How many of you bats are on this call? You know what? It doesn't matter. Just hurry. Well, we have a target. Let's knock some heads. I don't care what you have to do. Keep your barricade up. Good night. Aren't they all? Nothing better than the smell of Gotham burning. There's still no sign of Harley. This is ridiculous. What do soccer moms and yoga dads need to riot for?
And I thought you were joking before. I'll check it out. Be careful. I'll have to do a lot of paperwork if you die. No kto jak nie Nightwing miałby rozwiązywać sprawy Harley Quinn. What's an ice cream truck doing here? Harley's plans are always so strange. Oh no! Did we break them? Where's their implant on the fritz? You think crashing the truck might have broken the transmitter? This is no fun! Tonight's supposed to be a party! How are we supposed to cause trouble Looks now? Looks like somebody came to dance. Nightwing! In the flesh! Coming through! Chwaliłem się już tym, że mam nową kwasową broń. No, zobaczmy, co tu się dzieje. No, jak to? Dobry manipulator potrafi ludzi wkręcić w różne rzeczy, nie? Belford, I'm sending you a scan of an implant. The number is assigned to a type of neural implant. It's currently in human trials at Daggett Labs. What does the implant do? It stimulates the brain to remove inhibitions. There's a limiter feature, but one could override it. Harley must be using these to make people lose control. Until the implant signal is disabled, these people are not likely to fear anything. Or anyone. Crap. Fatalna sprawa, nie? Strach to najważniejsza broń Batmana. Odkryjmy źródło sygnału. Nie może być daleko. Kiedy żeśmy tutaj podlecieli, to Nightwing zapytał, co tu robi furgonetka z lodami. That's weird. The truck's emitting some sort of signal. The signal seems to be connected to a variety of medical devices, something proprietary. Czy to jest delikatny żart? This must be connected. Z Ilona Maska i z Neurolinku. I need you to get to Gotham General now. Nice to hear from you too, Montoya. As much as I don't want to admit this, we may need your help here. Miłego lądowania. Wiem, może to nie jest najbardziej efektywny sposób na podróżowanie, ale... Może tak będzie łatwiej. Night, night. I nie przejmuj się tak bardzo, twoja koleżanka wylądowała kilka pięter niżej. Harley będzie raczej na nas czekała, co? Outside the damn hospital, Nightwing. We're going to rush in soon. Montoya, Harley's controlling these people. I'm gonna stop her. You need to wait. Crap. Fine. But I expect a full debrief later. To jest zawsze zabawna historia o ludziach, którzy dają się wkręcić w jakieś dziwne ideologie. Jak sobie tak rozmawiamy spokojnie, czy na jakimś gameplayu, czy na streamie, to wszyscy wiemy, że jest jakaś taka grupa ludzi, która jest podatna na tego typu sugestie, ale za każdym razem wiemy, że to nie my, nie?
I see a security center in the hospital blueprints. She should appear on their surveillance cameras. Więc pytanie jest, gdzie są ci ludzie? Kim są ci ludzie, którzy się tak dają łatwo wkręcać? Skoro to nie my, zawsze. Usz się. Zwykli cywile, nie? Chyba się przebrała. Oh, you. Don't go changing, Nightbutt. I left you some presents. Don't break them or I'll be very angry. Wyraźnie się przebrała. Zgarnijmy to, co tutaj jest. Materiały. Potrzebuję bardzo, bardzo rzadkich materiałów do wytwarzania legendarnego ekwipunku, bo mogę już go zrobić. Wspominałem o tym, że mam strzałki nowe. Stupid song. Mam nowe strzałki i to z trzema modami. Spośród naszej czwórki bohaterów Nightwing dysponuje bronią, która zadaje największe obrażenia dystansowe. Wolę ich załatwiać po cichu. There you go. Freak down. Chyba się nikt nie zorientował. No i elegancko. Dokąd teraz? Szedłem tamtędy, wyjdę tędy. Albo i nie. Ha, ten sam korytarz. Okej, okay. Ten szpital nie wygląda pięknie, zakładam, że wyglądał lepiej zanim tu przyszli. Ale nigdy nic nie wiadomo, to w końcu Ameryka, nie? Have you met my new friends? I freed them. Way more fun now. You're killing these people. Your stupid town killed them. Whatever. You'll see him when you get to the party. Krysta, ona jest gorsza niż Joker. Ja cię kręcę. Tyle trupów. Somebody help us, please! Quiet, or I'm gonna smash your skull in! Skąd te krzyki? Gdzieś pode mną. Damn it, they have hostages. All right! Woohoo! It's good! You're good, Guppy! Thanks. Nie podoba mi się to w ogóle. I think we stick them full of sparklers and see what happens! Oh. Oh, hell! Nightwing wants to dance! Do him in! In a pit of grass! This ain't good, folks! Don't let him hit your face! I'm gonna wreck you! Montoya, got some citizens coming your Thanks way. Make sure they're good. Got it.
We thought we were dead. Thank you, Nightwing. Get to safety. No, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Załatwią sprawy trochę w stylu Red Hooda. Security office must be on the other side of the chapel. Nightbutt, what would the bats think about making me wait? Kind of busy now, Harley. What was that? Nothing. Just finishing up the decor. You're gonna be real excited. I'm exactly the opposite. She hung up on me. Skąd ją słyszę? Zewsząd, pewnie z głośników. No need to fight. Tych nie lubię. Lights out. Skąd oni wyskoczyli? Ja cię kręcę. Ale mnie przestraszył. Skubany Filip z konopi wyskoczył. Coś tu jeszcze jest? No tak, materiały, ale tych to akurat mam 30 tysięcy. Brakuje mi legendarnych. No, tędy nie przejdę. Sala chirurgiczna. Tam pewnie, kurde, ładują ludziom te wszczepy, czy chcą, czy nie. There. She's on L3. I got you, Harley. No nie wiem. Ona raczej nie wygląda na osobę, która chce uciec. Ona wygląda na osobę, która chce być złapana. Czuję, że w tej windzie jest pułapka. Niech to szle. Damn it, it really is catchy. To chyba jest z takiego kawałka. I'm the Barbie girl? Nie pytajcie skąd wiem. Dobrze, elegancko, z klasą. Bez większych problemów. Tak lubimy załatwiać sprawy. Nightwingiem też się czuję, dobrze. Jak prawdziwy bohater. More with feeling.
Ładnie tu. Nie powiem. O! Jest i skrzynia. Jakaś modyfikacja. Modyfikacje też są, o tym wam nie opowiadałem. Modyfikacji znajduje się bardzo dużo, ale można je łączyć. I... w jaki sposób je łączyć? Gotham Knights sugeruje, żeby eksperymentować, ja sugeruję, żeby jednak dobierać kolorami. Jak połączycie cztery białe, to dostaniecie zielony, połączycie cztery zielone, dostaniecie niebieski i tak dalej. Wyłapiemy pięciu po cichu, to będzie premia. Lubimy premię. Kto nie lubi premii? Trochę ich tu jest, co? A ten koleżka to nie zamierza się wybrać w drugą stronę? Przydałoby się, jeśli mam być szczery. No właśnie. Witam koleżko. I żegnam. Się czuję jak prawdziwy bohater, jak mówię te jednolinijkowe teksty. Rodem z Komando, albo z Kobry. Państwo kojarzą jeszcze takie filmy? Oto. Got our number. I almost feel bad for you. No, są niezłe byczki. Oż cholera. To się nazywa Mutual Assured Destruction. Dobrze to wymawiam? Okej. No to wchodzimy. I always wanted to do this.